Epizody Niepodległości Elity Ziemi Sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy. Ten coroczny konkurs historyczny właśnie otwiera swoją piątą edycję. To propozycja dla uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych najnowszą historią Polski, a szczególnie tematyką kształtowania się elit wywodzących się z Sądeckczyzny i Podhala. Mówimy o elitach, tak, czyli mówimy o ludziach, którzy tworzyli Drugą Rzeczpospolitą na tych terenach, o których powiedziałem przed chwilą. Mówimy o tym, jaki był wpływ tych ludzi na funkcjonowanie, na życie społeczne, gospodarcze. Polityczne, co też po sobie zostawili i jakie dziedzictwo mogą nam przekazać. A cztery edycje konkursu pokazały również, że to dziedzictwo jest bardzo bogate i warte zauważenia i warte promowania. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: praca pisemna, przygotowywana indywidualnie przez ucznia pod opieką nauczyciela, oraz praca multimedialna, której autorami może być zespół dwóch do trzech uczniów pod opieką merytoryczną nauczyciela. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zgłosić swój udział do 12 listopada. Na stworzenie pracy jest natomiast czas do 15 grudnia. Następnie te prace one oczywiście muszą zostać dostarczone w formie wiadomości e-mail, czy jako załącznik do e-maila bądź też w formie przesłania nam tej pracy pocztą, jak w przypadku choćby prac multimedialnych, a następnie zostają one przekazane do szacownej komisji konkursowej do Krakowa do oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i poddane merytorycznej Ocenię. Jednym z organizatorów konkursu historycznego obok Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Stowarzyszenia Orion oraz pomysłodawcy konkursu, kiedyś posła, dziś wójta Łososiny Dolnej Andrzeja Romanka jest Instytut Pamięci Narodowej. Marcin Chorąski z krakowskiego oddziału IPN przekonuje, że zainteresowanie młodych ludzi postaciami mającymi wpływ na rozwój gospodarczy, polityczny czy społeczny regionu w okresie II Rzeczypospolitej jest sprawą kluczową. Że te postaci były fundamentalne dla rozwoju II Rzeczpospolitej i dla rozwoju również polskiego państwa podziemnego. Tutaj myślę, że warto podkreślić, że większość spośród tych osób zaangażowało się w działalność konspiracyjną w okresie II wojny światowej, a wielu spośród nich stało się później ofiarami represji reżimu komunistycznego w latach 1945-1956, jak i również Później. Konkurs epizody niepodległości Elity Ziemi Sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich dalsze losy ma swoją piątą edycję. Wcześniejsze organizowane również przez pięć lat były poświęcone żołnierzom niezłomnym. Prace laureatów znalazły swoje odbicie w publikacji, podobnie będzie i tym razem. Podejmujemy starania tutaj oczywiście IPN, żeby przygotować publikację podsumowującą tę właśnie tą część konkursu z najlepszymi pracami, zarówno tymi multimedialnymi, jak i tymi pisanymi. Będziemy się starać, żeby to była publikacja wraz z załącznikiem multimedialnym, albo pendrive, albo płyta, która pozwoli nam też zamieścić tę tą część właśnie graficzną. A rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2022 roku.